Ej, mówiłem ci, żebyś nie gadał o tych wizjach. A przynajmniej nie kłam dziobę po mnie i oni. Droga jeden. Nikt tam nie zapytała, czy się mam na fajnie. Proszę bardzo. Elektrownia wodna w Fulton. 500 MW prosto do wysokościowego systemu obrony C. Korporacyjni podzielili siły między elektrownią. Sam zdecyduj, jak chcesz to rozegrać. Rozdzielnia energii cel. System X. Jak rozwalimy zaporę, korporacja straci trzon swojej obrony. Nie mogą przekierować zasilania z systemu X? Nie w ramach tej samej sieci. Wyjaśnij mi, po co im elektrownia wodna, jeśli system X to niewyczerpane źródło energii? Zapas? A może boją się czegoś w tym systemie X? Słuchaj, Psychon. Jak dobrze znasz tych ludzi. Można im ufać? I czemu ta panna tak świrowała? Przez kombinezon? Ona nie znosi skafandrów. Nie wiem dlaczego i nie chcę wiedzieć. Wiem tylko, że to jej oddział wyciągnął mnie z tego zafajdanego laboratorium. Uratowała mi życie. Schody zablokowane. Musimy jakoś uruchomić windę. Potrzebujesz pomocy? Nie! Odwal się! Dobra, tamtędy! Dobra, Romeo 1, tu dowódca oddziału Romeo. Przejmuję kontrolę. Muszę mieć bezpośrednią wizję z nanokombinezonu. Odbiór! Zrozumiałem. Ale tylko tak długo, jak będzie trzeba. Zrozumiałem, ale tylko tak długo, jak będzie trzeba. Thank you.
zrozumiałem. Ale tylko tak długo, jak będzie trzeba. Romeo 1, zapora Fulton jest automatyczna. Generatory mają wyłączniki awaryjne. Wystarczy je przełączyć, żeby odciąć zasilanie. Do wszystkich jednostek! Kluczan 1! Proro będzie najbliżej za 2 minuty! Macie tu być w dziurze! Romeo 1, zapora Fulton jest automatyczna. Generatory mają wyłączniki awaryjne. Wystarczy je przełączyć, żeby odciąć zasilanie. Do wszystkich jednostek! Został jeden. Zasilanie rozdzielili na poziomie.
Zasilanie cel na poziomie 65% spada. Misja wykonana. Ewakuacja na pozycję Delta. Gazem! Mamy 60 minut na załatwienie głównego celu. Idą na ciebie liczne jednostki celu. Tylko mi teraz nie zawal tej cholernej misji.